Dzisiejszy zabieg to 3 razy regeneracja aloes, len i rumianek. Użyję do tego płynu micelarnego, maski algowej, a także połączenia wyciągu z aloesu, lnu i rumianku. Zaczniemy jak zwykle od demakijażu. Do demakijażu użyjemy płynu micelarnego. Płyn świetnie zmyje resztki Waszego makijażu, przy czym nie podrażni Waszej skóry dzięki zawartości lnu, rumianku i aloesu. Po dokładnym oczyszczeniu skóry możemy nałożyć maskę. Maseczka do twarzy bogata jest w kompleksy algowe. Dzięki bogactwu odżywczych składników zawartych w algach skóra jest zregenerowana, nawilżona i odżywiona. Nakładamy niewielką ilość maseczki i nakładamy na całą twarz. Maseczka ma bardzo świeży zapach. Czekamy 10-15 minut. Po zmyciu maski nakładamy sobie nasz wyciąg z aloesu, lnu i rumianku. Wyciąg posiada aloes, który działa przeciwbakteryjnie i regenerująco. Także ma w swoim składzie len, który jest zbawienny dla skóry podrażnionej, łuszczącej się, a nawet przy pękającym naskórku, a także rumianek, który świetnie łagodzi naszą skórę. Rozprowadzamy na całej twarzy. Wystarczy niewielka ilość, bo jest to dosyć tłusty środek. Jest to zabieg dla skóry podrażnionej, wymagającej regeneracji, na przykład po nadmiernym opalaniu lub też w wyniku silnego wiatru, mrozu. Możecie go stosować także latem, jak i zimno. Dziękuję.